Cześć, z tej strony Mateusz. W zeszłym tygodniu mogliście widzieć, że napisałem na karcie społeczności, że nowy Galaxy S9 zapowiada się naprawdę bardzo fajnie i może on się okazać swoistym zabójcą dla iPhone'a 10. Oprócz tego, że oczywiście pod postem wywiązała się zawzięta dyskusja między użytkownikami iOS'a i Androida, który z tych systemów jest lepszy, daliście także dużą aprobatę ku temu, aby zrobić taki film zbiorczy z tymi bardziej potwierdzonymi informacjami i plotkami odnośnie właśnie tego urządzenia. Także jeśli chcecie się dowiedzieć, jak ma wyglądać najnowszy Galaxy S9, to zostańcie ze mną do końca. A jeśli spodobał Wam się ten film, to zachęcam Was gorąco do subskrypcji mojego kanału, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Wszyscy chyba najbardziej lubimy właśnie ten moment, w którym pojawia się tak wiele informacji i wiele pewnych plotek, można powiedzieć, odnośnie telefonów, które lada moment zostaną pokazane, lada moment tak naprawdę będziemy mogli je dotknąć i nie inaczej jest w przypadku Galaxy S9. W zasadzie najbardziej pewną informacją, bo potwierdzoną przez Samsunga, jest to, że premiera będzie 26 lutego na targach w Barcelonie. Tego, jak Galaxy S9 będzie wyglądał, oczywiście nikt nie potwierdził, a tym bardziej nikt Samsunga. Natomiast na tych zdjęciach, które wyciekły do sieci, no wygląda on naprawdę interesująco. A patrząc na tył tego urządzenia, chyba się wszyscy ze mną zgodzicie, można śmiało powiedzieć, że wygląda on naprawdę efektownie. Na tyle można też dostrzec czytnik linii papilarnych. Generalnie mi ten czytnik z tyłu nie odpowiada, ale można uznać, że jest to po prostu najbezpieczniejsze zabezpieczenie tego telefonu, bo jak wiecie, jest jeszcze z przodu skanowanie twarzy oraz skanowanie tęczówki. Tutaj też warto zaznaczyć, że Samsungowi niestety się nie udało umieścić czytnika linii papilarnych pod ekranem. W zasadzie tylko jednemu producentowi to się na razie udało. Mówię niestety ze względu na to, że po prostu zdrowa konkurencja jest jak najbardziej dobra. Patrząc nawet pod kątem iPhone'ów, to by na pewno przyspieszyło wdrożenie tej funkcjonalności właśnie w tych telefonach, bo po prostu Apple by się musiało też postarać, aby to zrobić. Same materiały, z których one zostaną wykonane, to szkło i aluminium, czyli tak naprawdę za dużo tu się nie zmienia względem tego, co oferowały już po prostu poprzednie modele, ale czy to jest złe? No raczej bym nie powiedział. Jest to po prostu kontynuowanie dobrej tradycji. Oczywiście na tyle tego urządzenia mamy jeszcze aparat. Do niego zaraz wrócę ze względu na to, że tutaj szykuje się większa zmiana i będę chciał jej troszeczkę więcej słów poświęcić. Co do przodu tych urządzeń, czemu w zasadzie mówię urządzeń, jak przed chwilą mówiłem tylko Galaxy S9. Oczywiście będzie też wersja z plusem, czyli ta większa. Mamy tutaj do dyspozycji 5,8 oraz 6,2 cala. Ekrany praktycznie na całej powierzchni frontu, tylko u góry i na dole tak naprawdę znajdą się paski. I tu można postawić bardzo ciekawe pytanie, a mianowicie co jest lepsze, czy to co mamy w iPhone 10, czy to, co będzie prawdopodobnie właśnie w Galaxy S9, to znaczy czy lepsze jest to wycięcie, czy po prostu pasek na całej jakby szerokości danego urządzenia. To oczywiście raczej będziemy oceniać pod względem estetycznym, aniżeli praktycznym, natomiast ile pewnie osób zapytamy, tyle będzie opinii. Także możecie dość śmiało w komentarzach znać, co wy o tym myślicie. QHD+, czyli 2960x1440, to będzie rozdzielczość tego wyświetlacza Super AMOLED. Będą tutaj już zachowane stare proporcje, można powiedzieć, czyli 18,5:9. Dlatego oczywiście absolutnie się nie można przyczepić, bo to są najwyższe standardy. Natomiast to zakrzywienie ekranu, o którym się mówi, że znowu będzie, no ja nie wiem do końca, po co Samsung to robi. Tak naprawdę, przynajmniej z mojej perspektywy to wygląda, że z kim nie rozmawiam, to mówi, że fajnie jakby ten telefon jednak nie miał tych krawędzi, troszeczkę to jest bez sensu. Nie spotkałem tak naprawdę osoby, która mówiła, o, te krawędzie są super i doceniła je. No chyba, że ja przypadkowo spotykam tylko takie osoby, no ale na to już nic nie poradzę. Ze serca tego urządzenia, w zależności od regionu dystrybucji, będzie odpowiadał albo Snapdragon 845, albo Exynos 9810 i ten drugi nas powinien interesować, bo on właśnie trafi do naszego akurat regionu. No i omawiając procesor, warto też nadmienić, że pojawi się specjalne NPU do wsparcia po prostu sztucznej inteligencji, którą Samsung także rozwija. Co do samej pamięci, w przypadku RAMu to będzie od 4 do 6 GB, a w przypadku pamięci masowej od 64 do 128 GB wbudowanej pamięci, którą oczywiście można rozszerzyć. To wszystko na papierze pokazuje, że będzie to naprawdę prawdziwa bestia. Oczywiście te flagowce od Samsunga, przynajmniej przez jakiś czas, są naprawdę bardzo, bardzo wydajne i konkurują tak naprawdę z tymi największymi telefonami, które obecnie znajdują się już na rynku. Ale każdy chyba się z nas zgodzi, że oprócz samej specyfikacji, którą znajdziemy na papierze, ważne jest to, jak będzie system zoptymalizowany tak naprawdę pod te właśnie urządzenia i to jest tak naprawdę zawsze chyba bolączka właśnie producentów. Także tutaj będziemy musieli po prostu poczekać na testy z takiego codziennego użytkowania, jak to urządzenie po prostu na co dzień się zachowuje. Same akumulatory, które znajdą się w tych telefonach, mają
mają być też dość pojemne, ze względu na to, że ma być to 3000 i 3500 mAh, czyli spokojnie ten jeden dzień pracy powinny one wytrzymać, a w przypadku tego większego to na pewno i to pobije. Miejmy nadzieję też, że baterie nie będą miały żadnych dodatkowych ukrytych funkcji, bo później z tego robią się afery. Na początku tego materiału pominąłem kwestię aparatu i powiedziałem, że do niej wrócimy. Dlaczego tak zrobiłem? Bo chciałem wam powiedzieć, że sam Samsung się dość mocno skupia właśnie na tym elemencie, jeśli chodzi o Galaxy S9. Tak naprawdę na samym zaproszeniu dał jasno do zrozumienia, że właśnie na ten element, na aparat bardzo mocno postawił przy premierze Galaxy S9. Zobaczymy oczywiście, co w praktyce z tego wyjdzie. Powiem wam, że już w przypadku Galaxy S8 ta poprzeczka była postawiona niezwykle, niezwykle wysoko. I jeśli jeszcze to będzie podkręcone właśnie przez takie rzeczy, że będziemy mogli na przykład ustawić przysłonę między 2.4 a 1.5, a także będziemy mieli opcję nagrywania filmów w 480 klatkach na sekundę przy HD, tutaj jasno trzeba będzie powiedzieć, że ta poprzeczka będzie naprawdę bardzo, bardzo wysoko już postawiona. Dodatkowo Samsung miał się skupić też na samym oprogramowaniu, żeby nie zostawić tak naprawdę samego bardzo dobrego aparatu, więc w tym połączeniu to już w ogóle może być po prostu petarda. No i tak w zasadzie prezentują się te najbardziej wiarygodne, najbardziej sprawdzone, można powiedzieć, informacje na temat tego telefonu. Jak widzicie, na papierze on wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Jasne, jedna rzecz jest pokazywana na konferencji, a później w praktycznym użytkowaniu może to troszeczkę gorzej wyglądać, więc chętnie sam potestuję to urządzenie, jak tylko uda mi się je dostać. Ale po tych informacjach chyba też można powiedzieć śmiało, że iPhone 10 doczeka się naprawdę bardzo poważnego konkurenta, przynajmniej jeśli chodzi o pierwszą połowę 2018 roku. I ode mnie to już by było tyle. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie na temat tego telefonu, co myślicie na temat starcia iPhone'a 10 właśnie z tym nadchodzącym urządzeniem od Samsunga. My widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia. Cześć!